Cześć, witam Was jak zwykle bardzo serdecznie na kanale Rap Unboxing TV. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wydany jest album Boriksona, hardkorowa komercja, nic naprawdę. Premiera albumu odbyła się w 2003 roku, album na rynku ukazał się nakładem wytwórni Fundament Records. Płyta przez środowisko odebrana była wtedy średnio, miała być ona nagrana z Onarem, który finalnie wycofał się z tego projektu i dograł się tylko do dwóch numerów, Kręć dupą oraz Bounce. Wydaje mi się, że album był wtedy zbyt świeży jak na tamte czasy i z racji tego nie przyjął się dobrze. Wtedy raczej panował tutaj w hip-hopie polskim trend ulicy, a rapowanie o hajsie nie było zbytnio mile widziane. Album swoją drogą bardzo fajny. Raperzy i producenci, którzy wzięli udział w nagrywaniu tego projektu, występowali pod wymyślonymi pseudonimami. Album ukazał się również w wersji kasetowej oraz instrumentalnej. Tak jak widzimy, album wydany jest w plastikowym jewel boxie. Z tyłu mamy tracklistę utworów. Za miks odpowiedzialny jest Ośka. Wszystko zmasterował Kamej. W celach promocyjnych został zrealizowany jeden klip do utworu Platynowe Sombrero. Jest to pierwsze wydanie. Muszę Wam przyznać, że jest to niezły unikat. Tak album prezentuje się z zewnątrz. O, pudełko już tutaj, tak jak widzicie, nadgryzione troszeczkę zębem czasu. Trochę tutaj się uszkodziło. Po stronie prawej mamy krążek. Zdjęcie Boriksona. A w drugiej części pudełka mamy książeczkę, którą zaraz sobie wspólnie obejrzymy. I tutaj autograf Boriksona, album podpisałem na jednym ze spotkań, to chyba było w Slang Shopie, z tego co pamiętam. Tutaj, tak jak widzicie, mamy rozpisane, kto był odpowiedzialny za produkcję poszczególnych utworów. I tutaj podziękowanie od Boriksona. Na pewno jakby ten album ukazał się w dzisiejszych czasach, spotkałby się z lepszym przyjęciem. Szkoda, że finalnie Onar nie dograł się do całego projektu, wystąpił tylko w dwóch tworach. No ale cóż, takie czasy były. Okej, tak prezentuje się album Hardkorowa Komercja, nic naprawdę, od Boriksona. A Wy, jeżeli jeszcze nie zrobiliście tego, to oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał, sprawdzajcie nasze najnowsze filmy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych filmach.